Tytuł kursu: Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: Diagnostyka stanu skóry w zabiegach upiększających twarz i okolice oczu. Tytuł wideokastu: Choroby oczu. Dzisiaj opowiem Państwu o chorobach oczu. Im wcześniej problem oczu zostanie wykryty, tym większa szansa na jego wyleczenie. Opowiem Państwu, jakie są najczęściej spotykane problemy ze wzrokiem oraz jakie mają symptomy. Jedną z najpopularniejszych dolegliwości jest jęczmień. Łacińska nazwa tego schorzenia to bordeolum. Jest to ropny stan zapalny mieszka włosowego spowodowany zakażeniem gronkowcem złocistym. Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku pocierania powieki oka brudnymi rękami, gdy organizm jest osłabiony. Pierwszym objawem jest wrażenie ciała obcego w oku. Dość szybko, bo w ciągu kilku godzin powstaje zaczerwienienie i bolesny guzek na brzegu powieki. W leczeniu stosuje się miejscowe okłady i maści antybiotykowe. W przypadku jęczmienia dolegliwości utrzymują się od 7 do 10 dni. Kolejnym schorzeniem jest gradówka. Jest to niewielka torbiel na brzegu powieki, twardsza niż jęczmień, bez zaczerwienienia. Powstaje na skutek zamknięcia ujścia gruczołu tarczkowego. Treść zalega i rozciąga gruczoł. Jeżeli nie cofa się samoistnie, konieczne jest leczenie operacyjne. Mając na myśli choroby oczu, nie możemy pominąć prosaków, z łaciny milium. Są to białe lub żółte guzki wielkości łebka od szpilki, nie będące zmianami zapalnymi, lecz miejscowym nagromadzeniem pozostałości komórek warstwy rogowej, bez możliwości ich ujścia na zewnątrz. Usuwa się je mechanicznie poprzez wyciśnięcie po wcześniejszym przekuciu przez lekarza okulistę lub kosmetyczkę z uprawnieniami. Do kolejnej choroby oczu możemy zaliczyć tak zwane kępki żółte. Są to grudki koloru żółtawego na powiekach przy kącikach wewnętrznych oczu. Leczenie polega na usunięciu zmian laserem CO2, metodą elektrokoagulacji, wycięciu chirurgicznym lub zamrożeniu płynnym azotem. Wymieniając choroby oczu, nie możemy zapomnieć o gruczolakach, czyli torbielach potowych. Powstają na skutek torbielowatego rozszerzenia gruczołów potowych. Nie powodują świądu, leczymy je chirurgicznie. Do omówienia pozostały nam jeszcze najbardziej łagodne zmiany zachodzące w okolicach oczu i oczach. Niemniej jednak są one najczęściej występującymi dolegliwościami. Mam na myśli zapalenie powiek i zapalenie spojówek. Zapalenie powiek charakteryzuje się tym, iż na rzęsach pojawia się owrzodzenie i zaczerwienienie, a także pojawia się świąd, łzawienie, światłowstręt. Przyczyną jest zakażenie bakteryjne. Tak jak już powiedziałam, zapalenie spojówek należy do najczęściej spotykanych chorób okulistycznych. Pacjenci cierpiący na tę dolegliwość skarżą się zwykle na zaczerwienienie oczu, kłucie, uczucie ciała obcego czy też piasku pod powiekami, pieczenie, swędzenie, światłowstręt, łzawienie oraz ciężkość i sklejanie się powiek. Podczas badania lekarz okulista może stwierdzić przekrwienie i lub obręg spojówek, powiększenie i przekrwienie tzw. mięska łzowego, różnej wielkości wybroczyny, patologiczną wydzielinę, śluzową, ropną lub śluzowo-ropną, worku spojówkowym czy nawet błony pokrywające powierzchnię spojówki. Objawy te występują w różnym stopniu nasilenia, w zależności od typu zapalenia i czasu trwania choroby. Należy pamiętać, że niewłaściwa higiena oczu i choroby ogólnoustrojowe mogą znacznie osłabiać nasz wzrok i powodować różne dolegliwości. W przypadku dolegliwości możemy je likwidować bądź osłabiać poprzez zabiegi kosmetyczne. W przypadku chorób oczu należy udać się do lekarza okulisty. To już wszystko, co chciałam Państwu przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.